Zima o nas nie pamięta, a tu zaraz będą święta. Renifery zadziwione, że do sań nie zaprzężone. Święty myśli, ja nie wierzę, paczki wiezie na rowerze. Hej, witam was bardzo serdecznie, mordeczki, z tej strony Solak, jak widzicie. I Wiesio, tak jest. No i jak widzicie, nagrywam to krótkie wideo tradycyjnie, żeby wam życzyć wesołych świąt, udanej Wigilii, bo to już dzisiaj, jak widzicie ten materiał, tak jest, to dzisiaj już Wigilia. No i oczywiście wesołych świąt, udanego Sylwestra, nie opijcie się za bardzo i nie zaszalejcie za bardzo, żebyście potem 2 września nie mieli jakieś niespodzianki. Oczywiście żartuję, ale no uważajcie też, no bo myślę, że wiele z was jakiś alkohol tam sobie dorwie. Także tradycyjnie, jak widzicie, mają choineczkę tutaj w takim stanie. No jest ona, o, jeszcze tylko się sfokusuj. No jest ona w takim no w takim skromniejszym wydaniu, ale nadal prezentuje się fajnie. Także tutaj tradycyjnie pokazuję moją choineczkę, jak co roku. Okej, no, także to by było na tyle. Takie króciutkie wideo dla was ode mnie, bo jak widzieliście, byliście, no być może, jeżeli nie, no to wpadnijcie na mój kanał i sobie sprawdźcie mój ostatni live, bo był taki świąteczny. No i oczywiście Kenny Sherwood był u mnie na kanale, wow. To było naprawdę coś, to było grubaśno, masnuni. No, także było fajnie. Jeżeli nie oglądaliście, to sobie zobaczcie taką świąteczną wersję Black Opsa 3. No i jak widzicie, w tym roku już zapuszczona broda, tak jak mówiłem, że kiedyś sobie zapuszczę. I co? No i w sumie to tyle. Mam nadzieję, że ten następny, kolejny rok będzie jeszcze lepszy, chociaż, no, prawdę mówiąc, ten był dosyć dobry. Dosyć dobry, ale mam ochotę na więcej i myślę, że w 2020 będzie jeszcze lepiej, o wiele lepiej. I tego wam życzę z całego serducha, a mam nawet takie duże serducho, także no. No i oczywiście chciałem wam podziękować za to, że byliście ze mną w tym roku, że oglądaliście mnie i to tyle. No, także dzięki wielkie, wszystkiego dobrego i szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia w następnym wideo. Za rok. Tak. Na razie.